Czy tak nie macie czasem alergii na kolejnego youtubera muzyka, który jest bez doświadczenia jakiegokolwiek? Czy nam jest w ogóle potrzebny? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne, właśnie. A dlaczego? Dlaczego? No tak, bo się zajmiemy oczywiście bez Life of Stu. Tak, ta recenzja będzie krótka, bo to tylko singiel. I naprawdę... Chryste... Na szczęście jest to jak na razie jednorazowy wybryk, ale boję się, że ten projekt troszeczkę się rozwinie. I to nie jest tak, że nikt nie może się przebranżowić. W końcu Will Smith czy Mark Wahlberg przebranżowili się na aktorstwo i wyszło im na dobre. Ba, co, nie można kolejnych łączyć obu branż? Chester Bennington na przykład okazjonalnie grał w filmach. Dostawał małe role, które co prawda no nie były jakieś istotne, ale jednak dawały mu pewną satysfakcję. Zresztą tak samo jak Ozzy Osbourne. W końcu pamiętam tę scenę z Little Nickiem, jak się wyłaniał spod tego trawnika. I to jeszcze taki najarany i wesoły. A w przyszłym roku dostaniemy jego w jednej z głównych ról rzecz jasna do pewnej animacji, która jest kontynuacją tej hitowej animacji z 2016 roku z Anną Kendrick i Justinem Timberlake'iem o podtytule World Tour. Tak, mam na myśli trolle. Zresztą tam Timberlake, klucz oczywiście śpiewania, także zajmuje się aktorstwem i też nie ma problemu. Pa! Corey Taylor wydaje książki! Nie, nie żartuję. Naprawdę nie żartuję. Naprawdę. Wydaje książki. Jestem jeszcze w trakcie czytania i powiem szczerze, że to wciąga. Ale tak, mam już kilka książek na koncie. Ostatnia to oczywiście Ameryka 51 opowiadająca o polityce. A poza tym z pewnym źródłem, no oczywiście z Q&A na Facebooku, sam Corney przyznał, że zabiera się do pisania kolejnej książki. Co, i coś w tym złego? Nie. Jeżeli te książki się dobrze przyjmują, to tak naprawdę nic nie jest złe i ludziom się to podoba po prostu. Nie oszukujmy się. Nie każdy może oczywiście przebranżowić. Zwłaszcza, że nie do końca było różowo, bo na przykład mieliśmy słynnego koszykarza Shaquille'ego O'Neala, który rzecz jasna, no, był bardzo chujowym aktorem. Tak samo jak Madonna, która co prawda z pewnych sfer kultury jest uważana za królową popu, ale niestety nie królową srebrnego ekranu. Niestety. Nie każdy do tego się nadaje, aby robić drugą część. Zacznijmy od tego, że ja nie rozumiem, o czym jest ta piosenka! You know, I forgot what I was gonna say. My brain just shut right the fuck off. I was gonna go somewhere and whatever. Naprawdę, bo po pierwsze wokale są pewnie źle podgłośnione i prawdopodobnie tam coś tam pobrukuje, wiecie, o jakimś Gucci, Bugatti. Ja nie wiem, o co chodzi, dlaczego najlepsze życie. Chyba najgorsze możliwe, bo przecież to jest lajszarska piosenka. Myślałem, że po Old Town Road nie dało się nic wymyślić gorszego. Ale z drugiej strony Old Town Road miał jakiś pomysł, a to jest sztampa! Do cholery jasnej, to jest sztampowy dla popowej muzyki. Ej, a może doczekamy się kiedyś Blowka jako rapera? Ej! Ej, ale to jest naprawdę sztampowe. To jest, tam pojawiają się Gucci, a ma nie małego zabrakło. Gucci w dzisiejszej muzyce jakiś lansów i fali mi się kasy. Nudy! Poza tym, panna Lexi śmiewa o wiele głośniej, ale w ogóle cały tekst i tak jest bez sensu. Poza tym, no, muzycznie jest też już sztampowo i w ogóle teledysk także jest sztampowy do bólu, bo pojawiają się dokładnie te same efekty, co w teledyskach tych zagranicznych traperów. Oraz to, że ktoś padł na pomysł, że jeden z postaci będzie zamaskowany i posiadać maskę prawie jak George Dish ze Slipknota. Ex-perkusista, kurde! Tylko, że jego maska wygląda lepiej, a ta pewnie jest wzięta za 5 zeta. Jakimś, nie wiem, w Biedrze, no.
dodatek. Nasi bohaterowie każą nam, żebyśmy obejrzeli do końca. Jakby Nick Fury miał się pojawić. Jakby Deadpool miał coś odpierdolić po scenie, w moich napisach. Tak, bo czeka was niespodzianka, że ta cała piosenka jest tylko po to, aby pokazać wasz nowy artator oraz projekt, który wcale nie przypomina na Freeza. Nie. To chyba jak na razie najgorsze gówno 2019 roku, więc to będzie zero. Dziękuję, dobranoc. Na końcu chciałem oczywiście zacytować Corneya Taylora, który oczywiście jest bardziej doświadczonym muzykiem niż ci wszyscy traperzy razem wzięci, których doświadczył więcej. Powiedział coś takiego. Wiele osób myślą, że jeśli podpiszą kontrakt, to oznacza koniec pracy. Inni wykonają ją za ciebie. To tak nie działa. No i właśnie niektórzy oczywiście YouTuberzy czy inni ludzie, nie tylko YouTuberzy, ale także aktorzy, muzycy i tak dalej, wpychają się w pewne sprawy, do których nie są doświadczeni. Ba, niektórzy się wpychają w muzykę, uważając ją za coś prostego. Jednak to tak nie działa. Stworzenie dobrego kawałku, napisanie tekstu tak dobrego, nawet w piosence, która jest w ogóle o niczym. To jest sztuka. No i w efekcie tego dostajemy oczywiście gównianą piosenkę, bo ktoś uznał, że zostanę raperem i podpiszę kontrakt. Oni za mnie to zrobią. Nigdy tak to nie działało. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.